O, proszę, pięknie. Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy robić misje fabularne. Właściwie chyba, nie wiem, kilka ostatnich mi tak naprawdę zostało. Jest teraz dodany do gry nowy update. Pojawiło się kilka nowych samochodów. Trzy. McLaren F1. McLaren F1. Volkswagen Touareg. Nie wiem. I Cadillac. Cadillac bardzo mi się podoba z wyglądu. Natomiast on mi się podoba z wyglądu takim, jaki jest. Natomiast jeśli ja sobie go przerobiłem na tor, i on na tor wygląda tak. What the fuck? On jest totalnie odchudzony. W środku jest tylko rama i podłoga i ten dach, tak? No, ale chodzi tu o to, co jest na zewnątrz. O te poszerzenie. To jest jakaś masakra, mnie się to strasznie nie podoba, jest tych cholernie kwadratowy. Czego nie można powiedzieć o na przykład wersji offroadowej. Już wam pokazuję. Offroad jest. Offroad mamy tutaj. Gdzie on jest? Ej, moment, to był rajdowy, a nie offroadowy. O, właśnie. Natomiast offroadowy, rajdowy w sensie jest samochód. Ten Volkswagen, kurde, nie tutaj. Kamerę chciałem zmienić. O Jezus. O, dobra. Natomiast offroadowy, znaczy rajdowy, wygląda już dużo lepiej moim zdaniem i no nie wiem, wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej zaokrąglony i jest po prostu ładny. I to jest jedyna wersja, jaką przetestowałem, która mi się jak do tej pory podoba. Jeszcze tak naprawdę nie jeździłem w ogóle McLarenem F1. Jest to też bardzo fajny samochód, ja mam go obecnie tylko fabrycznego. I ma dostępną tylko jedną opcję tuningową, czyli wyczyn. I sobie wygląda tak, nie? W ogóle z wyglądu mnie się ten McLaren niespecjalnie podoba tak naprawdę. Był to najlepszy samochód w Need for Speed World, ale no ogólnie kształtem nie zachwyca. Natomiast ciekawa sprawa w tym wozie jest taka, że to jest samochód trzyosobowy. Natomiast kierowca siedzi po środku, a po bokach są miejsca dla dwóch pozostałych osób. I właściwie nie wiem, jak on jeździ, ale tak naprawdę te samochody w gruncie rzeczy jeżdżą tutaj tak samo. Ale powinien dobrze skręcać z tego względu, że ogólnie jest to znany z świetnego prowadzenia samochód na świecie. Po prostu z tego jest znany. I mówi się o nim, że jest to wóz, który tak naprawdę wprowadził nas do super szybkich samochodów. Do 21 wieku super szybkich samochodów. Dobra, no zobaczmy, jak wygląda w środku. Wow, pięknie to. Ej, naprawdę bardzo fajnie wykonany kokpit. Może to dlatego, że dopiero przesiadłem się z GTA 5 i tutaj kokpit wygląda ładnie po prostu, jest wszystko ostre, nierozmazane. Natomiast, no cóż, jak to jest tutaj z tymi siedzeniami? Czy my je zobaczymy w ogóle? Nie, niestety nie można tak zobaczyć, ale może... O, widzicie teraz. Nie? Są za kierowcą, tak po bokach, z tyłu bardziej, te miejsca. I to jest bardzo ciekawe. Ja bym chciał się przejechać na miejscu pasażera w takiej F1, wiecie? Nie fascynuje mnie ten samochód jako tako z wyglądu, ale no wiecie, ogólnie super szybkim samochodem przejechać chciałby się każdy tak naprawdę. Zresztą na YouTubie jest masę filmików, na których możemy oglądać reakcje ludzi, którzy po raz pierwszy wsiadli do jakiegoś super szybkiego samochodu. Możemy zobaczyć ich reakcję na to przyspieszenie, prawda, na tą prędkość. Kurde, to jest coś wspaniałego. No dobra, wiecie co, musimy sobie zrobić misję fabularną dzisiaj. Nie wiem, jakim samochodem będę musiał się tu poruszać. O, proszę, tutaj Los Angeles. I będziemy jechać samochodem wyczynowym. Nie chciałbym, żeby to był Charger. Weźmiemy sobie coś innego. Z samochodów wyczynowych mam naprawdę kilka ciekawych aut i jest tu z czego wybierać. Tutaj mam Chargera, tutaj mam GT500. Boże, wszyscy teraz mnie będą dodawać. A tutaj mam Corvette C3.
Aston Martin Zagato, a mało jeździłem w sumie tym S7 i Aventadorem. A weźmy Aventadora. Kurde, nie wiem, na co się zdecydować. Każdy samochód po prostu tutaj wymiata. No dobra, startujemy. O kurde, teraz muszę czekać aż to... Ach, spadaj ty. No szkuźwa! Dobra. Szybka kooperacja, nie wiem, kooperację jedziemy? A, spróbujemy, może ktoś się załapie. Co? Brak graczy w sesji. What the fuck, gra MMO, what the fuck, nie ma graczy w sesji. W GTA 5 na przykład jest tak zrobione, że dostajemy zaproszenia, a czy możemy wysłać zaproszenia wszystkim graczom nawet spoza sesji. Co to za gra online, gdzie nie można praktycznie grać online? No kurde. No dobra, startujemy. Muszę zablokować sobie chyba te zaproszenia, bo naprawdę przeszkadzają podczas nagrywania. Dobra, pomijamy klip. Dobra, musimy uciekać przed gangiem, zdaje się. Dobrze, że wziąłem Aventadora. Rowery, kurde, rozwaliłem rowery. Oh, what the fuck. Ktoś się tam pytał mnie, dlaczego ja czasami wydaję z siebie taki okrzyk: rowery! A to dlatego, że po prostu bardzo lubię rowery. I sam jestem rowerzystą na co dzień. Znaczy nie takim może profesjonalnym, ale rower jest dla mnie rodzajem utrzymania ciała w dobrej kondycji fizycznej, prawda? No bo jednak to jest ważne. Jeśli się dużo czasu spędza przed komputerem, na przykład grając albo obrabiając, albo nagrywając, no to jednak ta kondycja spada i warto dbać o swoje zdrowie. No i rower jest takim moim też, taką moją dawką adrenaliny na co dzień, można powiedzieć. No ale okej, jedźmy sobie teraz, gdzie sobie jedźmy? No i na autostradę, tak myślę. Najlepiej będzie, jeśli będę próbował gubić jadąc pod prąd. Ale mamy też na głowie śmigło. A śmigło można by zgubić w tunelu. Pytanie tylko, gdzie tutaj znajdzie się jakiśkolwiek tunel? Być może uda się wbić na jakiś parking podziemny. Ja, moi drodzy, nawet nie wiem, o co chodzi w tej fabule. Wiecie co, ja nie, jakoś nigdy nie wgłębiałem się w to i w ogóle mnie ona nie interesuje. Mnie po prostu interesują te wszystkie tutaj samochody i możliwości, jakie ze sobą niosą. Jakie ze sobą niesie nawet ten tuning. No dobra, tutaj sobie im jakoś chyba uciekłem. Zapominam ciągle używać tego nitro. No dobra, i tu im chyba nawieje, co? Tak, śmigło gdzieś tam zostało z tyłu. Teraz byle się nie rozbić i już ich zgubię ładnie. Ops, 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 ops. Dobra, jedziemy tutaj. No tu chyba będzie spoko. No i... 3, 2, 1. Załatwione. To nie było takie trudne, nic się w sumie nie działo i trudno uwierzyć, żeby to była misja ostatnia. Jeszcze coś prawdopodobnie będzie trzeba zrobić, no ale zobaczymy. Okej. Okay. Aha, jasne. No dobra. Co dalej trzeba zrobić? O, jeszcze jest kolejna misja. Kurczę, ta fabuła nigdy się tu chyba nie skończy, moi drodzy. Ale to dobrze. Zawsze jakaś to dodatkowa zabawa. No i na tych wszystkich misjach możemy się bawić ze znajomymi. What the fuck? Ale zarzuciło. Ale tu jest kanał burzowy w dziwnym miejscu. Znaczy, nie przypomina mi tego z Los Angeles, a przynajmniej nie z gier, w jakie grałem i z filmów, jakie widziałem. No dobra, ale spróbujmy nim pojechać w tę stronę. Jadąc przez wodę w ogóle, zobaczcie. Jedzie się troszeczkę wolniej, przynajmniej wolniej ten wóz przyspiesza. Logiczne. No ale to jest gra arcade'owa, więc... No dobra. Tutaj się wyjeżdża, jedziemy. Daleko to w ogóle mam do tego miejsca? Nie, to jest jakieś 2 km, więc możemy sobie tam spokojnie dojechać moim Aventadorem. Kurde, pięknie wygląda. Właśnie, jak to jest z tym kokpitem tutaj? Bo ja widziałem ostatnio na żywo Aventadora. Wow. I właśnie,
Widziałem to pokrętło takie, które kierowca ma pod prawą ręką. Ono jest od nie, zmiany funkcji radia albo zmiany ogólnie, nie wiem, trybu jazdy na sportowy, powiedzmy. I fajnie to wszystko tam wygląda i to jest aż nieprawdopodobne, bo kokpit tego Aventadora wygląda jak dla mnie, jak na użytkownika, jak dla użytkownika na co dzień Passerati B3, jak statek kosmiczny. Tak jest. Ale jest to niewątpliwie bardzo fajny wóz i chciałbym kiedyś w nim pojeździć, chociaż jako pasażer. No dobra, tutaj mamy już początek misji, jest tutaj też jakiś pachołek, czyli jakieś miejsce do zobaczenia. Co to jest? Pokaż opis. Jeden z ładniejszych parków miejskich w Ameryce Północnej. Stoi w nim piękne obserwatorium. To jest jakieś obserwatorium. Tylko nie wiem, czy to jest dobre miejsce na obserwatorium, bo tu zaraz jest przecież miasto. A miasto daje dużo światła. I prawdopodobnie źle się wtedy obserwuje niebo. No ale może ja jestem laikiem w tym temacie i się nie znam. Nie no, gdzieś oglądałem właśnie na Discovery, że tego typu obserwatoria raczej buduje się na obrzeżach miast. Nie obrzeżach, tylko gdzieś w ogóle poza miastem. O, może tak. Kill niego. Alex Taylor, B6. My brother was Dayton Taylor. I see faces here who know that name. Respected the man. Alex Taylor, Dayton's kid brother. I was there, Shiv. Ambassador Bridge. You shot him in the back. Dropped him in cold blood because he was in your way. That's what you say. But if that's true and all, why don't you pull the trigger? Because we're 5'10s. We settle things on the road. A V8 should know that. 5'10! Yeah! You wear my brother's ink, Shiv. And I want it back. Ooh. You want the V8, huh? Let's go right now. I want to get God, Shiv. Because if I kill you, you're just dead. If I take the crown. To będzie chyba ostatni wyścig, tak myślę. Zaraz zobaczymy, co się stanie. Jakim samochodem będę jechał? Moim Passerati? Nie, Aventador. No dobra, może być. What the fuck? Czemu ja przez kogoś przeniknąłem? No już nie mogę. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie on jest. Aha, jest na... Jest przedostatni, cholera. Ale przesuwa się do przodu. I to dość szybko. Pięknie grzeje ten Aventador. Dobrze, że go wziąłem. Prawdopodobnie bym miał problemy, jadąc z Chargerem. No, już jest zaraz za mną. Ale nie ma co się równać z Lamborghini. Czym on jedzie właściwie? Nawet nie wiem. Chyba jakiś muscle car, tak myślę. Ale pewny nie jestem. Musiałby bliżej podjechać. A na to się nie godzę specjalnie. Ach! Dobra, mamy tu aż 34 punkty do przejechania. Wow! To jest naprawdę sporo. Ale nie są one jakoś chyba specjalnie od siebie oddalone. Zresztą, zobaczcie sobie, ile punktów
mają moi przeciwnicy, ile punktów ulepszenia samochodu mają moi przeciwnicy. Oni naprawdę mają słabsze te samochody o ponad 300 punktów. A to już jest troszeczkę, to jest sporo. Dobra. Na razie idzie ok. Ten Sif, nie wiem jak mam go czytać. Sif, Sif? Zapewniam was, że on nie byłby w stanie wymówić mojego imienia, więc... Lucek. Jak wymówić Lucek po angielsku? Luksiek. Oni nie mają takich zgłosek chyba. No dobra, mniejsza. Jedźmy sobie. Dopiero 7 punkt, to trochę potrwa. No ale tak, wracając do Aventadora, powiem wam, że gdy byłem na tej hali poznańskiej na targach, to powiem wam, że była to jedna z zamkniętych hal. Było tam sporo ekspozycji, różne samochody, był nawet samochód naskarowy. Ale jak byłem na drugim końcu hali właściwie, to ktoś tam odpalał właśnie tego Aventadora. Ja przy tym nie byłem, bo w momencie, kiedy on był odpalany, to nie wiem, ludzi nagle brało się tam nie wiadomo skąd, wychodzili jak zombie w Dying Light ze wszystkich stron i po prostu gnęli do tego samochodu zobaczyć, jak on, nie wiem, wypuszcza płomienie z rury, albo jak brzmi po prostu z bliska. I powiem wam, że gdy gościu dodawał gazu w tym Aventadorze, to huk był straszny, naprawdę było słychać to na całej hali. No wiecie, to też pomieszczenie, no nie? To w pomieszczeniu to inaczej słychać niż na zewnątrz. Po prostu, można powiedzieć, wybuchy z tej rurni wydechowej były rażące i można było się po prostu wystraszyć, będąc na drugiej stronie, na drugim końcu tej całej hali. I nawet z daleka było to dość głośne, więc no kurde, z bliska to był szok. No ale to wiadomo, zamknięte pomieszczenie, w zamkniętym pomieszczeniu ten efekt się jakoś tam potęgował. I zobaczyć z bliska Aventadora to jest też bardzo, bardzo fajne przeżycie. Zdecydowanie, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to polecam właśnie zobaczyć na jakiejś tam wystawie. Nawet pojechać do jakiegoś ekskluzywnego salonu samochodowego i sobie po prostu zobaczyć Aventadora. No bo to jest jednak taki samochód chyba, ja myślę, że poza zasięgiem niektórych z nas. Oczywiście każdy może tam z nas dojść do takiego bogactwa, jakie by sobie chciał dojść. Chodzi mi to o bogactwo finansowe. Ale no ogólnie rzecz biorąc, ja jako dzieciak, będąc nawet jeszcze teraz dzieciakiem, no widząc taki samochód, to po prostu gały wychodzą, no nie do pomyślenia, żeby z takiego samochodu wsiąść i sobie po prostu gdzieś odjechać. Wiecie co, ja bym się chyba nawet bał. Nie wiem, czego bym się bardziej bał, czy tego, że go rozbiję i stracę kasę, bo przypuszczałbym, że byłby mój. Czy tego, że po prostu byłby za szybki? O Boże. Ile on tam ma chyba przyspieszenie? 2,29 do setki, jakoś tak. Właśnie chciałem sobie pojeździć tym kanałem burzowym. I świetnie się składa, bo sobie możemy teraz pojeździć. Nie jestem pewny, ale chyba te światła są troszeczkę za krótkie. Powinny chyba trochę dalej świecić, tak myślę. Można je troszeczkę razem z trąbieniem wzmocnić, ale to nie sprawia, że świecą dalej. Niestety w grach jest to... Jeszcze nie widziałem w grze żadnej chyba zrobionych fajnie świateł samochodowych. Oczywiście te, które są tutaj, w większości przypadków wystarczają. Tak naprawdę oświetlana jest dosyć dobrze droga. No ale czasami są takie sytuacje, gdzie te zakręty nie są zbyt dobrze doświetlone. I po prostu nie widać zbyt dobrze. I też nie możemy sobie włączyć świateł długich, co mnie boli. No ale trudno. Mamy w międzyczasie, przejechałem już większą część punktów, 26 na 34, więc zostało nam 8 punktów. No ale Aventadorem widzicie, że to idzie szybciutko.
Ja chyba najwięcej, i chyba każda osoba, która grała w The Crew, najwięcej samochodów stunigowanych ma właśnie na wyczyn, ponieważ na wyczyn jest dużo chyba, i chyba najciekawsze samochody są zresztą na wyczyn, tak myślę. Do The Crew został dodany, tak jak mówiłem, nowy patch, nowy DLC, wprowadzający więcej tuningów rajdowych dla niektórych samochodów oraz w ogóle nowe samochody 3, które wam pokazywałem. I wiecie co, ja tak specjalnie nie interesowałem się tym update'em, bo tak naprawdę widzieliście, teraz chciałem pojechać z kimś w kooperacji i no nikogo nawet nie było w sesji. Nie wiem, mógłbym wyszukać nową sesję, nie wiem czy tu jest możliwość w ogóle wyszukania nowej sesji, ale strasznie razi to, że za każdym razem kiedy chcę pograć z kimkolwiek online, to muszę jechać tylko PvP. Mimo, że był tak lansowany ten tryb właśnie online, nastawienie takie na online, prawda, na tych zwiastunach, więc to troszeczkę boli. What the fuck? Co to było? This is it, Shiv. Give it up. I don't give anything up. Ever. You really thought it'd be that easy? You sold me out. You piece of shit. I will kill you for that. Czym go będę gonił? Ford Raptor. Yeah. Ale co to jest za wersja? Ej, słabo ulepszony i to bardzo słabo. Tylko co to jest za wersja w ogóle? Czy to jest chyba wersja uliczna? Jest wersja uliczna Forda Raptora albo wyczynowa? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko zgadnąć. Nie, rajdowa to jest. Rajdowa? My god, niewiele się zmieniło tak naprawdę. Ale będę musiał kupić też Forda Raptora. Nie mam go jeszcze w swoim garażu, a to naprawdę fajny wóz. No dobra. Chodź tu. Boom! Pięknie! Nie muszę w sumie jechać drogą jak on. Mogę sobie jechać też na bezdrożach. Ten samochód tak samo jedzie na bezdrożu jak i na asfalcie. Tak samo przyspiesza, zdaje się. Więc mogę sobie chyba tutaj skracać. Yeah! Uwaga! No chodź, dziadu. Boom! Yeah! Pięknie! Gdzie tu jeszcze będzie można skrócić? No na asfalcie raczej jest niedościgniony, ale tutaj zaraz będzie zakręt i tu go złapiemy. Uwaga! Oooo! Nie trafiłem, za szybko trochę jechałem. Dobra. Mam jakieś tam 3 minuty mam na to, żeby go jeszcze złapać, więc myślę, że spoko, dam radę. No chodź tu. Twardy jest! Twardy za niego Ford GT. Na szczęście tutaj działa też tunel aerodynamiczny. Uwaga teraz. Yeah! O, teraz dobrze oberwał. Jeszcze tylko 5 punktów mu zostało. To właściwie jest już na dotyk. 2 minuty pozostało. No nie idzie mi zbyt dobrze. Ale ważne, żeby to przejść, prawda? Lepiej się nie pcham. Tam była jakaś skocznia. Tutaj też chyba jest. Niezbyt chyba opłacalna. Och! Kurde, nie wiedziałem jak będzie jechał. Nie mogłem się spojrzeć za dobrze. Teraz troszeczkę przydałaby się myszka pod ręką, żeby można było lepiej się rozglądać. No kurde, tak już oberwał. Ile mu jeszcze zostało tych punktów? 2. No to już jest teraz na pewno na dotyk. Kurde, co za dziad. Dobra, pojadę tutaj, o, zobaczymy. Ale lamerka. Tu był jakiś skok, ale tam bym go za bardzo nie dogonił. Została minuta, no muszę go dogonić, nie ma opcji. Patrzę, zaraz zlamy to, ale by były jaja. No dobra, tutaj go już muszę dogonić. Gdzie tam? O, proszę! Pięknie! Załatwiony. I to chyba będzie koniec fabuły w tej grze, tak myślę. Jeszcze na drzewa poleciał. Pięknie. Misja ukończona. Brąz. No wiem, nie poszło mi zbyt dobrze.
Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo teraz. Ojej. I chyba koniec. Koniec The Crew, koniec fabuły. Has been, always will be. It's where I set things straight. Took a lot from me. My brother. 5 years in jail. It gave me my crew. The 510s. My new family. I guess that makes us even. The road is my life. I'll never stop driving. And I'll never drive alone. No z tym, czy będziesz jeździł sam, to bym się jeszcze kłócił, man. We're done, right? Honestly, that's up to you. There's a world full of 510s out there. Factions competing, honing their skills, building their garages. I need you sharp, Alex. And besides, what else are you doing? Good point. See you out there. Jest sporo aktywności, które jeszcze można wykonać w grze. Tylko jest taki problem, że nie wiem, czy mi się to będzie chciało wykonywać tak naprawdę. Wiecie czemu? Bo właściwie wszystko mógłbym mieć, wszystko co chciałem mieć w tej grze, to mam. Wszystkie samochody, a nie wiem, nabijanie kasy w nieskończoność PvP jakoś mnie nie rajcuje, ani robienie tych tygodniowych wyzwań. Dlatego to jest też taka odpowiedź, czemu nie nagrywam za dużo z The Crew. Bo po prostu nie ma tu nic co robić, no. Na początku było fajnie, podliftowałem sobie, znalazłem jakiś tam nowy samochód, przetunigowałem go tak jak chciałem. No ale na tym zabawa się praktycznie kończy. I nawet, zobaczcie, jest tutaj w pobliżu jakiś samochód do odnalezienia. Ale tak jakoś niespecjalnie chce mi się go odnajdywać. W sensie części do tego samochodu. No i tak sobie jeżdżę w The Crew. I nic się tu nie dzieje. Prawdopodobnie będę od czasu do czasu wpadał, żeby pograć w PvP. Albo żeby, nie wiem, gościnnie z kimś pograć, nagrać coś fajnego, prawda? No ale to w zasadzie tyle. Jeśli nie będzie żadnego ciekawego update'u, albo jeśli nie poprawią tej gry... O, teraz są wszyscy nagle w sesji, jak już kończę. Kurde.